W Zagłębie Lubin w 58 minucie sytuacja bardzo długo dyskutowana po meczu. Piłkę miał Grzybowski, ale nie wybił jej poza boisko, mimo iż na placu gry leżał Mirosław Schnauzner. 3 minuty przed końcem ekipa z Zagłębia Miedziowego zdobywa swoją drugą bramkę. Ponownie Zbigniew Grzybowski, a po meczu na konferencji prasowej trener Bogusław Kaczmarek powiedział, że trenera Jabłońskiego, jego zespół należałoby zgłosić do nagrody Fair Play. Oczywiście było to bardzo ironiczne stwierdzenie trenera GKS-u Katowice.